czym jest modlitwa? Oto pytanie, które wielu ludzi dręczy, a nauka nie potrafi dać jednoznacznej odpowiedzi. Zastanawiającym jest, jak ona działa na tych z nas, którzy się modlą, co dzieje się wówczas z umysłem, ciałem i czy faktycznie ona pomaga. Rzecz jasna, modlitwa nie dla każdego oznacza to samo. Najogólniej możemy zdefiniować ją jako akt kultu, polegający na zwróceniu się ku sakrum w słowie lub ceremonii. Powszechnie przyjmuje się, że jest wiele rodzajów modlitwy, jak dziękczynienie, adoracja, prośba, przebłaganie, uwielbienie, hołd. Może być zrytualizowana lub spontaniczna, ekstatyczna, medytacyjna. Może mieć formę dialogu z Bogiem lub kontemplacji w świętym milczeniu. I wreszcie może być indywidualna albo zbiorowa. Modlitwa stanowi podstawową, obok ofiary, część kultu. Służy pogłębieniu więzi z bóstwem oraz budowaniu wewnętrznej duchowości człowieka i jego skłonności do poznania religijnego. Spróbujmy tym razem przyjrzeć się modlitwie muzułmańskiej. W islamie podstawowe formy modlitwy są wprost wyznaniem wiary lub nawiązują do niego. Dla muzułmanina jest ona jednym z pięciu podstawowych obowiązków obok wyznania wiary w jednego Boga, postu, jałmużny i pielgrzymki. Każdy dorosły wyznawca islamu jest zobowiązany do pięciokrotnej modlitwy rytualnej w ciągu doby. Rano, salat as-subh, od świtu do wschodu słońca. W południe salat as-zuhr, tuż po zenicie słońca. Po południu salat al-asr, przed zachodem słońca. Wieczorem salat al-maghrib, po zachodzie słońca. Oraz w nocy salat al-isha, pomiędzy zmrokiem a świtem. Na sygnał muazina z minaretu. Modlitwa jest odmawiana indywidualnie lub grupowo, z twarzą skierowaną w stronę Mekki, w pozycji stojącej, z rękami uniesionymi na wysokość głowy. Allahu Akbar. Podczas opuszczania rąk wypowiada się intencje, często w formie recytacji formuły Bóg jest najwyższy, z arabskiego Allahu Akbar, bez której modlitwa jest nieważna. Kolejne czynności wykonywane podczas modlitwy to skłony, ruku oraz czołobicia, sujud, i słowa przekazujące pokój na prawą i lewą stronę. Każdy taki cykl modlitewny określany jest mianem raka. W tym czasie wypowiadane są różne fragmenty Koranu. Formuły wychwalania Boga, wyznanie wiary, szahada. Muzułmanin nie potrzebuje do modlitwy świątyni, a jedynie miejsca czystego rytualnie. Taką funkcję spełnia mały dywanik modlitewny, sadżada. Islam jest ponadto dobrym przykładem czerpania tekstów i wzorców modlitewnych bezpośrednio ze świętej księgi, Koranu. Czystość rytualną osiąga się poprzez ablucje dokonywane wodą, a gdy jest to niemożliwe, suchym piaskiem. Podczas zbiorowej modlitwy wierni ustawiają się w rzędach, z przodu mężczyźni, a za nimi kobiety,
Inaczej ich widok mógłby rozpraszać mężczyzn. W piątki modlitwa południowa jest obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn. Przewodzi jej imam, którym może być każdy muzułmanin wybrany przez wspólnotę. W islamie nie ma hierarchicznej władzy ani kapłanów, pośredników między Bogiem a wiernymi. Poza modlitwą rytualną w islamie praktykowane są także inne formy modlitewne, zarówno zapisane prawem, jak i spontaniczne. Modlitwy nadobowiązkowe są odmawiane z różnych konkretnych okazji. Święto, pogrzeb, susza, zmartwienie. Szczególnym rodzajem modlitwy jest zikr, wychwalanie Boga poprzez recytację Jego najpiękniejszych imion, ponad 100. Służy do tego subha, sznur modlitewny składający się z 33 lub 99 paciorków. Modlitwa musi być recytowana w języku objawienia, arabskim. Rzadko się zdarza, aby muzułmanin prosił Boga o cokolwiek, ponieważ według niego sam Bóg wie najlepiej, co komu potrzeba. Bóg muzułmanów to Bóg potężny, surowy, aczkolwiek litościwy. Należy pamiętać, że pierwsi muzułmanie żyli na Półwyspie Arabskim, którego znaczną część, choć może nie w takim stopniu jak dziś, ale mimo wszystko stanowiła pustynia. Na pustyni tenże Bóg przedstawia się ludziom adekwatnie do warunków tam panujących. Z jednej strony surowość klimatu, słońce, burze piaskowe. Z drugiej zaś ukazujący się nocą bezkres nieba wraz z poczuciem ulgi po ciężkim dniu. W tych warunkach człowiek nie może nie czuć się przytłoczony boską potęgą. I wreszcie, jak oddziałuje na człowieka modlitwa? Najkrótsza nawet modlitwa wywiera bardzo pozytywny wpływ na człowieka. Wyciska trwałe piętno na całokształcie naszego działania i zachowania. W przypadku modlitwy odmawianej na głos duże znaczenie mają fale dźwiękowe wytwarzane przez struny głosowe. Człowiek sam wywiera na siebie pozytywny wpływ przez to, że podświadomie wyszukuje sobie najwłaściwszych tonacji. Kto zdołał wzbogacić nią życie wewnętrzne, wyróżnia się wewnętrznym spokojem, równowagą całego postępowania. Oddziaływanie modlitwy mierzyć możemy zwiększeniem sprawności fizycznej i umysłowej, wzrostem odporności moralnej, większym zrozumieniem warunków ludzkiego bytowania. Każdy, kto zdołał wyrobić w sobie zwyczaj regularnej, rzetelnej modlitwy, odczuwa niechybnie, że całe jego życie ulega ogromnej przemianie. Jednakże przesadne traktowanie religijności, stające się celem samym w sobie, może stawać się przyczyną nerwic. Olbrzymią rolę pełni tu problematyka obrazu Boga, a w związku z tym pojmowanie pobożności i zasad wiary. Toteż właściwie rozumiana modlitwa jest dojrzałą czynnością nieodzowną dla pełnego rozwoju naszej osobowości. Jest warunkiem pełnej integracji wszystkich najwyższych możliwości ducha ludzkiego. Przez modlitwę daje się osiągnąć to pełne i harmonijne skupienie wszystkich sił ciała, duszy i umysłu. Prawdziwa modlitwa jest formą życia, a prawdziwe życie jest dosłownie formą modlitwy. W ten sposób staje się ona dla człowieka źródłem najpotężniejszej energii życiowej.